Dzisiaj poświęćmy trochę czasu na przestudiowanie słowa Boga przez kazanie zatytułowane To, co zrobił nieprzyjaciel i tego konsekwencje. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 13, werset 24. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 24. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? Kto to zrobił, a on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. Kim jest nieprzyjaciel? W wersecie 39 Jezus mówi, że nieprzyjaciel, który zasiał chwasty, to diabeł. Jezus wyjaśnia, że diabeł jest nieprzyjacielem, który zasiał chwasty wśród pszenicy, aby słudzy nie mogli ich rozróżnić. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki. Dlaczego wiążą go w snopki? Na co? Na spalenie. Mówiąc prosto, oznacza to, że zostanie wrzucony do piekła. A co z pszenicą? A pszenicę zwieście do mojej stodoły. W tej przypowieści, której nauczył nas Jezus, kto zasiał chwasty wśród pszenicy? Ponieważ żyjemy teraz tak spokojnym i bezpiecznym życiem na tej ziemi. Nie żywimy zbytniej wrogości wobec nieprzyjaciela, który zasiał chwasty i nie reagujemy stanowczo, chociaż szerzy on bezprawie. Jednak widząc wojnę między Izraelem a Palestyną lub wojnę między Rosją a Ukrainą, gdzie wielu ludzi przelewa krew i umiera, żywimy wrogość. Dlaczego oni to robią? Jaka chciwość skłania ich do tego? W ten sam sposób, z duchowego punktu widzenia, widzimy, że Jezus również nie mógł znieść widoku swoich dzieci, wylewających wiele krwi. Dlatego, aby ludzkość mogła łatwo zrozumieć sytuację. Użył przypowieści o chwastach i nauczył nas, że to diabeł, nasz wróg, powoduje, że wiele dusz jest wrzuconych do wiecznego jeziora ognia. Dzisiaj, pośród tego, Bóg pragnie, aby wszystkie jego umiłowane dzieci Syjonu bezpiecznie powróciły do królestwa Niebios, drogą, na której możemy wiernie dostosować się do woli Boga. Moi drodzy, wielu z Was może mieć dzieci. Kiedy wasze dzieci pójdą do szkoły, macie nadzieję, że wrócą bezpiecznie do domu. Martwicie się, że po drodze może im się stać coś złego. Jako rodzic, bezpieczeństwo waszych dzieci jest zawsze przedmiotem troski. Kim jednak jest ten, który duchowo podżega do złych czynów? To diabeł. Bóg wie najlepiej, co robi diabeł. Ponieważ diabeł obecnie angażuje się w te działania, które ostatecznie doprowadzą do wiecznego sądu. Bóg mówi, musicie być ostrożni. Nie ulegajcie pokusie. Poprzez spójne nauki Biblii, Bóg przekazuje nam te instrukcje dla naszego bezpieczeństwa. Spójrzmy na werset 36. Zobaczmy werset 36. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o Kąkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to: Kim jest nieprzyjaciel? To diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją, jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, co zrobił ten nieprzyjaciel. Aby zapewnić dzieciom bezpieczny powrót ze szkoły do domu, rodzice ostrzegają je, mówiąc: Nawet jeśli nieznajomy kusi cię, oferując ci słodycze, nigdy nie powinieneś za nim podążać. Czy to nie jest naturalne, że rodzice uczą swoje dzieci w ten sposób? Niestety są dzieci, które nie słuchają swoich rodziców. To dlatego, że słodycze są bardzo kuszące. W ten sposób niegodziwi ludzie kuszą serca dzieci. Dokładnie to robi diabeł. Zatem, według objawienia rozdział 20, gdzie jest ostateczne miejsce przeznaczenia szatana, zostanie wrzucony do wiecznego jeziora z ognia. Biblia świadczy, że w wyniku jego czynów nieuchronnie spotka go taka kara. Jest napisane, że szatan już zasiał chwasty. Jaka jest rzeczywistość chwastów? Zbiorą z królestwa tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Zbierzcie konkol i powiążcie go w snopki na spalenie. Porównując te dwa punkty, czym jest ostatecznie bezprawie? Możemy potwierdzić, że bezprawie jest sednem chwastu zasianego przez szatana. Tak więc na tym świecie zostały zasiane chwasty, takie jak niedzielne nabożeństwo, Boże Narodzenie. I czczenie krzyża, których nie ma w Biblii. Jezus już poinformował nas o wyniku zasiania chwastu w kościele i na roli, która reprezentuje ten świat. Więc nie możemy podążać złą ścieżką z jej z góry określonym końcem. Musimy wybrać ścieżkę zbawienia i posiąść mądrość, aby dotrzeć do wiecznego królestwa niebios, podążając za prawdą, zasianą przez Chrystusa. Więc zidentyfikujmy nieprzyjaciela, który zasiał tutaj chwasty. Przejdźmy do objawienia, rozdział 13. Spójrzmy na objawienie, rozdział 13, werset drugi. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok. Kogo reprezentuje smok? Diabła. W Ewangelii Mateusza, rozdział 13, Jezus opisał go jako nieprzyjaciela, który zasiał chwasty i podał interpretację, że nieprzyjaciel jest diabłem. Wszyscy odnoszą się do tej samej istoty. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Ci, którzy otrzymali siłę i moc od smoka, nieuchronnie wykonują pracę diabła. Ponieważ odziedziczyli ducha diabła, nie mogą nie robić tego, co lubi diabeł. W dzisiejszym świecie, porównanym do roli, są tacy, którzy rozsiewają wszelkiego rodzaju chwasty. Od kogo możemy powiedzieć, że otrzymali moc? Co mówi Biblia? Biblia wyraźnie mówi: przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Tak więc wdraża teraz dokładnie to, co otrzymał od Smoka, wszystkim ludziom na tej ziemi. Z drugiej strony pszenica wprowadza w życie dokładne nauki od Boga. Dlatego wszyscy musimy stać się prawdziwymi stróżami tego wieku, którzy wiedzą, jak odróżnić prawdę od fałszu i odróżnić prawdziwy Kościół od fałszywych Kościołów. Przejdźmy do wersetu trzeciego. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia, czyli wszyscy na tej ziemi, szła w podziwie. Za kim szła? Za tym zwierzęciem. Od kogo zwierzę otrzymało moc? Otrzymało moc od diabła, a cały świat szedł za nim. Zobaczmy werset czwarty. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z Nim walczyć? I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. On przeszkadza Bogu i oczernia ludzi Boga. Kto robi takie rzeczy? To szatan, diabeł, który jest opisany jako smok w Biblii. Będzie nadal dręczył ludzi Boga, nękał niebiańską matkę i oczerniał prawdę aż do skończenia świata. Dlatego musimy starać się Wejść do wiecznego królestwa niebios, podążając tylko za naukami przekazanymi przez niebiańskiego ojca i niebiańską matkę. Przejdźmy do wersetu szóstego. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi. Co tutaj oznaczają wszyscy? Czy to oznacza, że zostanie pominięta jedna osoba? Nie. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Ponieważ świat znajduje się teraz w takiej sytuacji, wszędzie jest pełno chwastów. Co zrobił Bóg? Bóg przyszedł na tę ziemię, zakładając namiot ciała i sam prowadził swoje dzieci, wielokrotnie przypominając i oświecając je, aby nie zapomniały o cennej nauce. I mówił, trwajcie w tej wierze. Fizyczne wojny są przerażające i okrutne. Ale duchowa wojna jest jeszcze bardziej niszczycielska. Konsekwencje będą wieczne, ludzie będą doświadczać bólu, udręki i cierpienia w czasie opisanym jako na wieki wieków. Dlatego ojciec i matka przyszli na tę ziemię, zakładając namiot ciała i podejmując desperackie wysiłki, aby ocalić swoje dzieci od tych konsekwencji. Napisano w objawieniu rozdział 13. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata, zapisane w księdze Żywota Baranka, który został zabity. Po czyjej stronie oni są? Wszyscy stoją po stronie zwierzęcia. Z wyjątkiem tych, których imiona są zapisane w księdze Żywota Baranka, wszyscy znajdują się w tej sytuacji. Więc Bóg dał nam to poznać przez apostoła Jana. Jednak różnica między ludźmi nieba a ludźmi diabła jest zawsze widoczna. Diabeł zawsze ujawnia swój charakter, czyniąc bezprawie i nie przestrzegając praw Boga, gdziekolwiek się znajduje. Z drugiej strony, ludzie Boga zawsze cenią przepisy, dekrety i prawa Boga. Dzięki jego naukom rodzą się na nowo jako niebiańscy obywatele. I zmieniają się ich postawy. Czy nie jest to nauka zawarta w Biblii? Przejdźmy do rozdziału 12, wersetu 9. W objawieniu rozdział 13 napisano, że smok dał zwierzęciu swoją siłę i wielką moc. Przyjrzyjmy się pokrótce, kim jest ten smok. Werset 10: I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny. Wąż starodawny to wąż, który skusił Ewę w ogrodzie Eden, zwany diabłem i szatanem. Co robi diabeł, który zwodzi cały świat? Mówiąc dokładniej, zwodzenie oznacza oszukiwanie, kłamiąc. Szatan oszukuje cały świat. Zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. W końcu pokażą na tej ziemi te same czyny, które popełnili przeciwko Bogu w niebie. A ich wyróżniającą cechą jest to, że nigdy nie przestrzegają przykazań, praw i przepisów Boga. Nie przestrzegają przykazań Boga. To zdumiewające. Oni mówią, że czczą Boga swoimi ustami, ale nigdy nie przestrzegają przykazań Boga. To jest ich cecha. Dlatego, kiedy Bóg mówi Świętuj Szabat, oni zamiast tego odprawiają niedzielne nabożeństwo. Kiedy Bóg mówi Przestrzegaj Paschy, oni obchodzą Boże Narodzenie. A kiedy Bóg mówi Nie stawiaj krzyża, ponieważ jest bałwanem, oni go stawiają. Kto robi te wszystkie rzeczy? Ci, którzy zostali zrzuceni na ziemię, knują takie rzeczy. Moi drodzy, w Ewangelii Mateusza rozdział siódmy, Jezus głęboko wyraził swoją frustrację. Jaka jest ich prawdziwa tożsamość? Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 7. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatrącenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się. Kogo powinniśmy się strzec? Strzeżcie się fałszywych proroków. Kazał nam się ich wystrzegać. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są. Kim oni są? Wilkami drapieżnymi. Jak więc możemy ich rozpoznać? Ponieważ są w odzieniu owczym, myślimy, że są owcami. Dlatego Jezus nauczył nas odpowiedzi. Zobaczmy werset 16. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Biblia mówi, że możemy ich rozpoznać po ich owocach. Patrząc na owoc, od razu staje się jasne, od kogo otrzymali moc i nauki. Jeśli ktoś mówi, odprawiam niedzielne nabożeństwo, to za czyim nauczaniem podąża? Według Biblii podąża on za naukami szatana, diabła. A co z Bożym Narodzeniem? Czy Bóg nie objawia, że tacy ludzie są czcicielami boga słońca? Jezus nauczał nas, że po ich owocach możemy od razu odróżnić, czy są prawdziwymi prorokami, czy fałszywymi prorokami. Miał na myśli: kiedy widzicie owoc, łatwo rozpoznajecie, czy jest to jabłoń, czy kasztanowiec. Jak możecie nie rozumieć ich tożsamości, nawet po zobaczeniu ich owoców? Miał złamane serce. Szatan zasiał chwasty zgodnie ze swoim planem, a Bóg zasiał piękną pszenicę zgodnie ze swoim planem. Dzisiaj pszenica współistnieje wśród licznych chwastów na polu tego świata. Aby szybko odnaleźć dzieci Syjonu, które są pszenicą, Bóg powiedział: Po owocach poznacie ich. Poznajmy najłatwiejszą metodę, przechodząc do wersetu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Czy szabat nie jest wolą Boga, wyznaczoną przez samego Boga? Czyją wolą jest niedzielne nabożeństwo? Niedzielne nabożeństwo nie jest wolą Boga. W takim razie, czyja to wola? Napisano w objawieniu rozdział trzynasty i przekazał mu smok, siłę swoją i tron swój i wielką moc. Cała Ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Moi drodzy, pośród tego, nie powinniśmy akceptować wszystkiego tak, jakbyśmy byli zbyt otwarci, mówiąc: jakie to ma znaczenie? Czy jest to niedziela, czy sobota? To wielkie oszustwo szatana. Szatan oszukuje ludzi, aby myśleli, że robiąc to są bardzo tolerancyjni i pełni miłości. Musimy tylko podążać za naukami Boga. Fałsz jest teraz, ubrany w owczą skórę, by plądrować nasze dusze, przedstawia nam wiele zwodniczych argumentów. Czy jednak nie powinniśmy uniknąć popadnięcia w oszustwo chwastów? Przejdźmy do wersetu 22. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Oni powiedzieli, Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy i w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i czyniliśmy wiele cudów. Dlaczego Jezus pozostawił tę scenę w Biblii o odrzuceniu i odwróceniu się od takich ludzi, mówiąc, że nigdy ich nie znał? Czy Jezus zachował się w ten sposób, ponieważ brakowało mu miłości, aby objąć i przebaczyć tym ludziom? Tutaj. Jest to bardzo zła intryga szatana. Moi drodzy, w sprawach duchowych ważne jest, abyśmy mieli jasność w tej kwestii. Musimy wyraźnie odróżnić prawdę od fałszu, to co musimy robić, od tego czego nie wolno nam robić, oraz to, co jest dobre, od tego, co jest złe. Co powiedział Jezus? Wyraźnie stwierdził: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. Wy, którzy czynicie bezprawie, miał na myśli, nie mogę być z wami. Kto zasiał bezprawie? Według Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Wszystkie myśli i intrygi szatana, zasiane przez samego szatana, są w nich osadzone. Z tego powodu Bóg dał nam znać, że wszystko, czego nas nie nauczył, służy jedynie jako przeszkoda na drodze prowadzącej z powrotem do Królestwa Niebios. Niektórzy mówią, jakie to ma znaczenie, czy dniem nabożeństwa jest sobota, czy niedziela? To tylko jeden dzień różnicy. To będzie duży problem. Do tego właśnie dąży szatan. Szatan zaszczepia ideę taką jak. Czy to ma znaczenie, czy jest Boże Narodzenie, czy Pascha? Wszystko jest w porządku, dopóki czcimy i upamiętniamy Boga. Pomimo tego, że Pascha została ustanowiona przez Boga w konkretnym celu. Szatan zmienił dzień upamiętniający urodziny Boga Słońca na urodziny Jezusa, sprawiając, że wydaje się to większym świętem. Ale co tak naprawdę kryje się za tym? Jest to wypełnione aktami czczenia Boga Słońca. Zobaczmy rezultat ich uczynków, przechodząc do objawienia, rozdział 20, werset 7. Rozdział 20, werset 7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach Ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju. A liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ich przeznaczeniem jest wieczne piekło. Aby doprowadzić ludzkość do tego miejsca, kuszą ludzi doczesnymi przyjemnościami, kierując ich do świata pełnego bólu, udręki, cierpienia, rozpaczy i goryczy. Dlatego, bez względu na to, co się stanie, co powinniśmy zrobić z dekretami, przepisami i prawami Boga, musimy ich bezwzględnie przestrzegać. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 15, werset 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 13. A on odpowiadając, rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski: Co się z nią stanie? Wykorzeniona zostanie. Nigdy nie będą w stanie wyrosnąć na pszenicę. Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Moi drodzy, są rzeczy, których Bóg nie zasadzi. Rzeczy, które nie pochodzą od Boga, mogą mieć chwilowy blask, ale nie mogą posiadać wieczności. Wszystko musi pochodzić od Boga. Czy Gamaliel, nauczyciel prawa, nie powiedział takich słów w dziejach apostolskich? Powiedział, że jeśli ich postanowienie albo prawa są z Boga, nigdy nie zawiodą ani nie zostaną zatrzymani. A jeśli jest z ludzi, wniwecz się obróci. Moi drodzy, jesteśmy ludźmi, którzy tęsknią za wiecznością. Czy nie kroczymy teraz tą ścieżką nauczaną przez Boga, tęskniąc za wiecznością, aby cieszyć się życiem wiecznym i szczęściem w wiecznym niebie? Dlatego ważne jest, abyśmy poprawnie zrozumieli, co zrobił nieprzyjaciel i upewnili się, że nigdy nie ulegamy wpływom, ani nie zgadzamy się z nim. Ludzie na świecie mogą uważać je za bezwartościowe. Jednak Szabat, Dzień Nabożeństwa, jest dla nas najcenniejszym dniem. Pascha jest najcenniejszym świętem, a w naszym życiu akt ratowania umierających dusz, jedna po drugiej, ma dla nas najwyższą wartość. W konflikcie między Izraelem a Palestyną ci, którzy ratują, leczą ludzi, którzy krwawią i upadają. Są bardzo chwaleni przez świat za swoje wielkie czyny, prawda? Z duchowego punktu widzenia, kiedy ratujemy każdą duszę poprzez głoszenie, aniołowie w niebie patrzą na nas w ten sam sposób. Są naprawdę niesamowici. Czy nie dlatego Bóg obiecuje nam, że otrzymamy chwałę, aby świecić jak gwiazdy na niebie na wieki? Dzisiaj wy i ja musimy jasno zrozumieć, co zrobił nieprzyjaciel, uznając, że chociaż oni przychodzą do nas w odzieniu owczym, wewnątrz są dzikimi wilkami, czyniącymi bezprawie. Zawsze polegając na naukach nowego przymierza, które dał nam ojciec i matka, w tym Szabat, Pasche, siedem świąt w trzech czasach. Nowe imię i imię Nowego Jeruzalem, nie pozostawajmy w tyle ani nie wpadajmy w oszustwo szatana na naszej drodze do nieba. Upewnijmy się, że wszyscy bezpiecznie wrócimy do naszego wiecznego niebiańskiego domu. Musimy pomagać sobie nawzajem w tej kwestii. Jeśli widzicie, że wasz przyjaciel jest oszukiwany przez ludzi o złych zamiarach, lub ktoś jest sprowadzany na manowce, na waszych oczach. Powinniście powiedzieć: Przyjacielu, obudź się. Czy nie powinieneś być ostrożny, bez względu na to, jak atrakcyjne mogą być gry wideo? Czy ta osoba nie jest obca? Czy w ten sposób nie powinniśmy stać się tymi, którzy mogą ich prowadzić i zaszczepić w nich właściwą postawę? Z duchowego punktu widzenia jest to rzeczywiście głoszenie. Jest napisane, cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem, ponieważ wszyscy podążają ścieżką śmierci, musimy ich stamtąd uratować. Tacy ludzie będą uważani za duchowych bohaterów w anielskim świecie. Oni uratowali wiele dusz, przyprowadzili wielu, którzy byli przeznaczeni na śmierć, na stronę Boga. I poprowadzili je od fałszu do prawdy, od niesprawiedliwości do sprawiedliwości. Z tego powodu Bóg obiecał w proroctwie Daniela, mówiąc, że sprawi, iż ich chwała będzie świecić na wieki za wszystkie ich czyny. Czy nie złożył tej obietnicy? Dzisiaj, w tym czasie, dokładnie zbadajmy, co zrobił nieprzyjaciel, abyśmy wszyscy mogli wrócić do naszej niebiańskiej Ojczyzny, bez pozostawienia nikogo w tyle. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.